A dzień dobry panu, a dzień dobry. A kto tutaj się wyleguje? A kto tutaj się wyleguje? Nasz kochany bąbelek? Reksiuniu, ojejku, ojejku. Reksiuniu już nie chodzi z nami na takie długie spacerki, bo on już jest staruszek i on w sumie jest bardzo delikatny, nawet nie do końca lubi, jak go się dotyka, więc ja staram się być bardzo delikatna, żeby mu krzywdy nie zrobić, żeby nie bolało, tak? Więc na spacerki, jak tylko wychodzi, to tylko tutaj kawałeczek sobie dzisiaj pobiegałem, wyjątkowo. Wyjątkowo nawet pobiegałem sobie troszeczkę. Także nasze spacerki poranne to jest coś, co naprawdę takiego daje kopa na początek dnia. I zwłaszcza kiedy rano jeszcze jest tak grześko, po prostu cudownie. Więc ja od rana wskoczyłam w ciepły kaszmirowy sweter, natomiast teraz już jest po południu i nie ukrywam, że jest mi trochę za ciepło, więc będę musiała się przebrać. Ale zrobimy sobie zaraz herbatkę, tak? Reksiu sobie tutaj wypoczywa. Reksiu sobie tutaj wypoczywa. Za oknem typowo jesienna aura, więc ja mam ochotę napić się ciepłej herbatki. Ponieważ kawę już dzisiaj piłam, to teraz czas na jakąś herbatkę. Od razu wyciągam torebkę, bo nie lubię zbyt mocnej herbaty. No jakoś miałam ochotę na Algraya. To chyba ta aura za oknem powoduje, że człowiek z owocowych herbatek przechodzi na takie mocniejsze. Także nie za mocno mi się to robi. I plan jest taki, że dzisiaj muszę przygotować stylizację na weekend, ponieważ w weekend będziemy mieć sesję zdjęciową. Typowe takie klimaty, wiecie, wiejskie, konie, no coś cudownego. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie zgodnie z planem, ponieważ nie wiadomo jak pogoda. Umówiliśmy się na weekend, no ale jeżeli będzie padało, to niestety trzeba będzie to przełożyć. Natomiast moje zadanie na dzisiaj to przygotować stylizację. I tak sobie pomyślałam, że w sumie bardzo fajnie, że poświęcę czas na przygotowanie tych stylizacji, bo również będę mogła je wykorzystać na Instagramie i tutaj Wam pokazać kilka inspiracji. Być może zrobimy sobie w końcu jakiś film z serii styl, bo myślę, że dawno takich nie było. A doszło sporo fajnych rzeczy i myślę, że za każdym razem fajnie jest zrobić takie małe przypomnienie. Także taki jest plan na dzisiaj. Później chciałabym jeszcze przygotować jakiś obiad z wykorzystaniem dyń albo może moich cukinii. Zastanawiałam się nad tym, czy zrobić jakieś placki albo może jakąś zapiekankę, bo ostatnio sporo tego nazbieraliśmy. I skoro sezon jesień, zima przed nami, to oczywiście również takie muszą być stylizacje. No i w nich nie może oczywiście zabraknąć wełny, kaszmiru, różnego rodzaju wełny marynosa, alpaki itd., itd. I niestety szkoda, że w takich codziennych sklepach, sieciówkach itd. no te materiały są już bardzo rzadko spotykane, a jeżeli już są, to domieszka tylko kilku procent, kilkunastu procent i wbrew pozorom naprawdę obecnie ciężko jest znaleźć dobre jakościowo swetry. Ja z kolei od kilku lat, chyba od 3 lat zamawiam swetry z kaszmiru z firmy Mahogany, między innymi również mam ten sweter, natomiast to jest chyba wełna, nie pamiętam dokładnie, to jest jakiś rodzaj wełny, nie z kaszmiru, tylko... Nie, przepraszam, to jest jednak kaszmir, natomiast on ma ileś tych warstw, bo na to też trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o kaszmir, jeżeli chcemy, żeby ten sweter był grubszy, no to patrzymy, ile ma tych warstw tego kaszmiru, to jest chyba, wydaje mi się, że oczywiste, natomiast jeśli zależy nam na takim cieńszym kaszmirze, który możemy po prostu założyć nie tylko w zimowe i późno jesienne wieczory, kiedy jest po prostu zimno, bo one wiadomo będą nas mocniej grzały. Z kolei również istnieją te cieńsze sweterki i na przykład tak jak dzisiaj ten założyłam, ponieważ rano było zimno, do tego założyłam tylko cieniutką kurteczkę, to na przykład teraz już mi jest w nim zbyt gorąco, więc myślę, że tutaj zaraz się przebiorę i wybierając stylizację pokażę Wam również swetry z kaszmiru, które pozamawiałam ostatnio właśnie z firmy Mahogany, które również będę wykorzystywała podczas zdjęć. Mam karton i powiem szczerze, że część z nich już sobie tak przejrzałam, natomiast część z nich jeszcze nie otworzyłam i między innymi wzięłam taki basic, a mianowicie właśnie cieniutki golf z wełny kaszmirowej I tutaj właśnie mam taki golf 100% kaszmir organiczny. I jeśli chodzi o kaszmiry marki Mahogany, one są wszystkie certyfikowane, zawierają global organic textile standard. No i to są najwyższej jakości włókna. Natomiast tak jak powiedziałam, ja poznałam firmę jakieś 3 lata temu, po prostu jestem zachwycona jakością i właśnie o to chodzi, bo jeżeli spojrzycie albo pokażę wam po prostu któregoś razu swoją szafkę z kaszmirami, to ja mam kaszmiry sprzed ponad 10 lat, które wyglądają jak nówka sztuka, więc jeżeli zdecydujemy się na zakup po prostu jakiejś rzeczy z kaszmiru, to żebyśmy po prostu nie byli zawiedzeni, ponieważ możemy być troszeczkę wprowadzeni w błąd, tak jak na przykład ja między innymi zamówiłam sobie taki golf, ale nie wiem, czy pamiętacie, może w zeszłym roku kupowałam prawie identyczny w jednej z sieciówek, tej droższej, no i mój golf wygląda naprawdę bardzo nieciekawie, dlatego zdecydowałam się go wymienić na ten z marki Mahogany, bo wiem, że tutaj po prostu to jest najwyższa jakość tych włókien, no i z niego będę zadowolona i on po prostu będzie leżał w mojej szafie przez długi czas, jeżeli będę o niego odpowiednio dbała. I w tym wypadku zdecydowałam się na ten kolor naturalny, ponieważ on pięknie współgra ze wszystkimi takimi jesiennymi kolorami, z brązami, ale również do granatu, do ciemnej zieleni, tak jak tutaj mamy ten stone kolor, też myślę, że to fajnie razem będzie wyglądało. Taki golf to jest niezbędny basic, myślę, że w każdej szafie i dzięki niemu możemy tworzyć naprawdę nieskończoną ilość świetnych stylizacji, więc ja swój wzięłam w rozmiarze M, czyli staram się, jeżeli chodzi o kaszmir, brać rozmiar większy, bo wiadomo, jednak podczas tego prania delikatna możliwość skurczenia się włókien może się przydarzyć, nie musi, ale takie coś może się zdarzyć. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób dbam o swoje kaszmirowe rzeczy, to zapraszam was do obejrzenia filmu, który nagrałam też za 3 lata temu i tam już możecie zobaczyć, że te swetry kaszmirowe miały po prostu, wtedy miały chyba ponad 10 lat, więc naprawdę jeżeli odpowiednio nie dbamy, to nic się z nimi nie dzieje. I druga rzecz, którą również wczoraj tuż przed snem podejrzałam, bo się nie mogłam doczekać, to jest pierwsza taka moja sukienka właśnie wykonana z kaszmiru. Tak jak wiecie, ja kocham takiego rodzaju dzianinowe sukienki, bo po prostu są wygodne, pięknie wyglądają, są ciepłe i są bardzo uniwersalne oraz do znudzenia będę powtarzała ponadczasowe. I tutaj postanowiłam właśnie w tym roku zdecydować się na taką sukienkę właśnie z kaszmiru. Ponownie kolor bardzo taki neutralny, uniwersalny, bo jestem święcie przekonana, że on po prostu mi się nigdy nie znudzi. Także to naprawdę było istotne. Następnie mamy tutaj sweter w bardzo podobnym kroju i fasonie do tego, który obecnie mam na sobie. Natomiast chciałam taki mieć rozpinany na zamek i wzięłam taki kolor, powiem wam szczerze, że on na stronie internetowej wydawał mi się troszeczkę taki bardziej cieplejszy odcień, natomiast tutaj on jest taki troszeczkę bardziej szary. Nie to, że mam coś do koloru szarego, natomiast spodziewałam się, że on będzie troszeczkę cieplejszy, ale fason, no i w dotyku, słuchajcie, no to jest po prostu prawdziwy kaszmir. Także to są naprawdę bardzo dobre jakościowo rzeczy. Także sweterek sobie przymierzymy za chwilę. I ostatnia rzecz to taki komplet po domu. Pomyślałam sobie taki lounge set, spodnie, kardigan w takim po prostu bardziej ekskluzywnym wydaniu. Ale coś mi to już nie gra. Słuchajcie, ja byłam święcie przekonana, ale jestem gapa, ja byłam święcie przekonana, że to jest zestaw sweterek i spodnie osobno, a to jest, słuchajcie, kombinezon. Nie wpadłabym na to. Nie wiem dlaczego, czy ja po prostu tych wszystkich zdjęć nie obejrzałam, ale nie ukrywam, że spędziłam naprawdę bardzo dużo czasu na wyszukiwaniu tych idealnych fasonów, że chyba już musiało mi się coś pokićkać. Także słuchajcie, i tutaj ponownie wzięłam w tym samym kolorze, nie będę jakoś nazywał. Wrzucę wam tutaj nazwę na ekranie. Z kolei myślałam, że to będzie taki cieplejszy odcień, taki troszeczkę piaskowy, natomiast to jest taka typowa szarość, jasno-szary. Kolor bardzo ładny, aczkolwiek to jest inny odcień, aniżeli się spodziewałam. Także słuchajcie, jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak ten kombinezon będzie wyglądał, aczkolwiek zaskoczenie, ponieważ no myślałam, że to są spodnie i kardigan i nie ukrywam, że to by było po prostu praktyczniejsze, bo myślałam, że mogę je po prostu nosić to rozłącznie, a tutaj mamy już tylko jedną rzecz i ponownie wzięłam rozmiar większy, tak jak staram się brać z kaszmirem, to w tym wypadku to jest ogromne, więc nie wiem, czy tutaj nie będzie wtopy, ale i tak przymierzmy sobie. I ostatnia rzecz, jaką wziąłam od Mahogany, to jest kaszmirowa czapka, również w takim beżowym kolorze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja w zeszłym roku miałam taką sytuację nieprzyjemną, miałam po prostu ulubioną swoją kaszmirową czapkę i pamiętam, że było mi po prostu gorąco, wyszłam do TK Maxa i ją jakoś schowałam pod pachę, na chwilę coś przymierzałam i poszłam, musiała mi gdzieś ona wypaść, także słuchajcie, chwilę później się zorientowałam, że tej czapki nie mam, że upadła mi. I ktoś ją po prostu sobie wziął, nie było jej, także no nic, trudno, więc straciłam swoją czapkę. Ta czapka jest, wydaje mi się, że dwustronna, jeśli tutaj tylko sobie to odetniemy. Z jednej strony jest beżowa, z drugiej strony jest niebieska. Ja raczej nie będę nosiła tego niebieskiego koloru, tak mi się wydaje. Myślę, że gdyby zrobili taki ciemnozielony, to by było w ogóle petarda, natomiast to nie jest mój kolor. Natomiast druga opcja była taka, że chyba był również ten beż i musztardowy. W sumie mogłam wziąć tą musztardę. Nie wiem czemu, jakoś tak pomyślałam sobie, że ten niebieski będzie do mnie bardziej pasował, ale już przymierzamy, więc nic nie grzeje lepiej od kaszmirowej czapki. Ja po prostu je uwielbiam. Jest śliczna. Jest fajna, także tego niebieskiego nie widać, ale w razie czego, to jakby ktoś chciał, nie wiem, czy można sobie podwinąć na przykład. I tutaj ten kolorek się ukaże. W sumie fajnie. Może jak pojawią się jakieś dodatki, będę miała więcej niebieskiego, to może tak w ten sposób ją założę. Chociaż teraz się zastanawiam, że mogłam wziąć w sumie tą musztardową. Ale generalnie czapka myślę, że leży bardzo fajnie. Jest cieplutka, taka dwuwarstwowa, no i szczerze, jeśli raz kupicie sobie porządną kaszmirową czapkę, to zrozumiecie, że to jest zakup na lata, jeśli jej nie zgubicie i dlaczego jest po prostu taka fajna, zwłaszcza na takie mroźne zimy. Także to są wszystkie rzeczy, które zamówiłam, poprzymierzam, postylizuję, powybieram stylizację, mam nadzieję, że mi się coś uda fajnego stworzyć. No i ciekawa jestem, słuchajcie, tego kombinezonu i nie ukrywam, że strasznie śmiać mi się z siebie chce, ale no to jest kapiostwo. Nie no, słuchajcie, musiałam zacząć od tego zestawu, bo strasznie mnie to intrygowało. Znaczy zestawu, zobaczcie, że to wygląda jak zestaw. I myślę, że to w ten sam sposób było również zaprezentowane na stronie i ja po prostu nie zwróciłam uwagi. Także to jest, słuchajcie, kombinezon. Z jednej strony bardzo fajna propozycja, coś takiego innego, no nie będą nam tutaj plecy wystawały nigdzie. I myślę, że to jest taki fajny zestaw po domu. Aczkolwiek to nie jest do końca to, czego chciałam, więc raczej to odeślę. Ale jeszcze jedna kwestia, tutaj wzięłam również właśnie rozmiar większy, natomiast ta emeczka, zobaczcie, że na mnie po prostu wisi, więc jeżeli czegoś takiego szukacie i będziecie chcieli sobie zamówić, to proponuję jednak wziąć swój rozmiar, czyli w tym wypadku jednak S-ka by była dobra. Pomimo nawet prania, myślę, że tutaj bez problemu ta rozmiarówka true to size, czyli taki rozmiar, jaki nosicie na co dzień, będzie lepszy. No w tym wypadku ta M-ka po prostu jest zbyt duża. Jeśli chodzi o nogawki, w sumie mogłam zdjąć moje skarpetki, wybaczcie, ale byłam na spacerze z psami i założyłam skarpety. Także tutaj nie ma tutaj absolutnie takiego wrażenia kłucia, jest to bardzo jedwabiste w dotyku, no przepiękne. Także jestem naprawdę zaskoczona, bo bałam się, że ten kombinezon to będzie w ogóle totalna klapa i coś w ogóle nie w moim stylu, a tutaj zobaczcie, że myślę, że naprawdę wygląda to pięknie. Natomiast no, tutaj jest parę aspektów, z którymi nie trafiłam, między innymi właśnie z rozmiarem, z tym, że myślałam, iż jest to komplet osobno, bo wydaje mi się, że chyba jednak lepiej jest kupić sobie osobno kardigan, osobno spodnie. Wtedy można je po prostu zakładać z innymi rzeczami, a tutaj mamy tylko tak naprawdę jeden strój. Tutaj już musiałam zdjąć skarpetki, także zaraz założę jakieś buty. I mam na sobie sukienkę z kaszmiru w kształcie litery V dekolt, chociaż też miałam wrażenie, że ona była zaprezentowana na stronie w odwrotny sposób. Natomiast założyłam odwrotnie, to miałam wrażenie, że coś mi tutaj nie grało, także to tylko takie moje spostrzeżenie, aczkolwiek ta wersja też jest świetna. Zobaczcie tylko na ten szczegół na rękawach, bardzo mi się to podoba, w jaki sposób w ogóle ona została uszyta. I podoba mi się też fakt, że ona nie jest z tych sukienek, które po prostu mam w sporej ilości w swojej szafie, z takich mieszanek bawełny, z jakąś wiskozą, z jakimś elastanem, bo przeważnie mam takie sukienki z Hemu, które są po prostu bardzo dopasowane. Tutaj ona jest luźniejsza i ja celowo wzięłam jeszcze rozmiar większy, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, staram się brać rozmiar większy w razie czego, gdyby coś się miało skurczyć. Natomiast myślę, że tutaj ona prezentuje się w bardzo fajny sposób sama, natomiast myślę, że śmiało tutaj mogę kombinować z paskami, różnego rodzaju paski i dzięki temu po prostu zmienię wygląd tej sukienki. Ponadto właśnie przez to, że ma tutaj ten i dzięki może temu, że ma ten dekolt w kształcie litery V, to myślę, że śmiało można założyć koszulę, żeby wystawał kołnierzyk, można dodać jakąś apaszkę i już sprawić, że sukienka będzie wyglądała inaczej. I ponownie, jeżeli decydujecie się na przykład na droższą rzecz z kaszmiru, to taka moja sugestia i rada na początek, nie kombinujcie z jakimiś kolorami, czy też z jakimiś wzorami, które mogą Wam się opatrzyć i znudzić. Weźcie coś, co jest ponadczasowego i klasycznego, co po prostu po co będziecie mogli sięgać z roku na rok. Tak jak ja tutaj, mimo że na przykład miałabym ochotę może w jakimś innym kolorze spróbować sukienki, to wiem, że ten kolor po prostu sprawdzi się w mojej szafie najlepiej, bo on po prostu będzie wieczny. Nigdy nie wyjdzie z mody. Spróbuję dobrać do tego ten pasek Ralpha Laurena. Z pewnością tą sukienkę musiałabym przeprasować, natomiast nie mam tutaj steamera, w sumie jeszcze go nie kupiłam. I do tego może żółwa marynarka, ale jak to marynarka, to i pasek. Marynarka. Ale jak ta marynarka, to może do tego i ten pasek. O, fajne. I pierwsza stylówka myślę, że zrobiona. Proszę, nie zwracajcie uwagi na moją klamkę, bo trochę się popsuła. Ona się wiecznie psuje, ja po prostu planuję tutaj wymienić drzwi i planuję wymienić tą klamkę, więc ona po prostu bardzo często tak wygląda i któregoś razu po prostu wpadłam w panikę, bo myślałam, że się nie wydostanę. Co innego, gdyby drzwi się pchało, natomiast tutaj w tym wypadku trzeba je podciągnąć. I klamka mi się zepsuła i myślałam, że w ogóle utknę tu na zawsze. Ale na szczęście udało się wydostać, także no to będzie zmienione, także proszę nie zwracajcie na to uwagi. W każdym razie myślę, że pierwsza stylówka jest super fajna, oczywiście jakieś rajtki do tego trzeba będzie założyć, ale myślę, że stylizacja jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o marynarkę, to jest marynarka firmy, z której nigdy wcześniej nic nie miałam. To jest 12 stores. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem. Natomiast upolowałam ją na jakichś przecenach na Farfetchu. Ona była przeceniona chyba 50%. 100% wełny, naprawdę fajna marynarka i myślę, że tutaj to będzie pięknie wyglądało. I myślę, że ta stylizacja naprawdę jest fajna, do tego można jakiś kapelusz dodać czy co, ale ja bym tutaj już nie przekombinowywała. Generalnie podoba mi się ten strój i zdecydowanie sukienka zostaje, bo jest po prostu świetna. I to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba sięgnąć po swoje szaliki kaszmirowe i nie tylko. O! I to jest właśnie ten od Mahogany, kolor super, tutaj mam inny szalik, to jest Barbour, tutaj mam drugi również z Mahogany w kolorze granatowym, kaszmir, a tutaj mamy Baby Alpaka. I prawda jest taka, że takie rzeczy kupujemy tylko raz i są z nami przez x lat, więc klasyki nigdy nam się nie znudzą. O, i na koniec dodałam jeszcze swój szalik, który kupiłam właśnie w zeszłym sezonie w Mahogany i myślę, że teraz stylizacja jest kompletna. Pięknie, bardzo mi się podoba. I zaczynam tutaj już tworzyć stylizację, więc stwierdziłam, że zanim będzie gotowa, to pokażę Wam, w jaki sposób leży golf. Świetnie, o to mi chodziło, także nie chciałam, żeby był zbyt obcisły. Wziąłam rozmiar M, podoba mi się to, że jest taki luźniejszy. Taki golf staram się mieć w każdym takim podstawowym kolorze, w czerni, w bieli, właśnie w beżowym, écrit, czy też na przykład granat albo ciemnozielony. To tak bym chciała, żeby docelowo moja kolekcja wyglądała. Na razie oczywiście jest ona trochę skromniejsza, ale właśnie z roku na rok staram się po prostu ją poszerzać o jakieś tam poszczególne elementy. Jestem ogromną fanką golfów, bardzo dobrze się w nich czuję i czasami nawet im wyższe, tym lepsze. No niestety jedyny mankament taki, że po prostu makijaż może nam na nich zostać, ale ja mam również patent na to, jak zakładam taki golf. Po prostu biorę wszystkie włosy na twarz, wtedy naciągam sweter i przeważnie się udaje, tym razem też się udało, także mam nadzieję, że jak będę go zdejmowała, to również go nie upaćkam. Także golfik jest świetny, ja Wam oczywiście te wszystkie rzeczy podlinkuję w opisie filmu poniżej. Postaram się również o kod rabatowy dla tych osób, które będą zainteresowane. Wszystkie te informacje oczywiście wrzucę w opisie filmu poniżej. Dobrze, także mamy podstawę stylizacji, teraz będę ją wykańczała. Już założyłam kozaki od Ralpha Laurena, one tutaj fajnie się tak skomponowały, zgrały w sumie kolorystycznie z tymi spodniami, praktycznie są niewidoczne, natomiast podoba mi się ten efekt, że te spodnie nie są aż takie obcisłe, one troszeczkę mają tutaj objętości, także o taki look mi chodzi w stylu dawnego Ralpha Laurena. No a skoro mowa o Ralphie Laurenie, no to oczywiście nie mogło zabraknąć mojej marynarki. I stylizacja w stylu country gotowa, przydałby się kaszkiet. Przymierzałam kapelusz, on w sumie też fajnie wygląda, ale tak sobie pomyślałam, że kaszkiet by naprawdę świetnie wyglądał, dlatego chwyciłam po swoje rękawiczki Barbour. Myślę, że fajnie pasują, ale w związku z tym, że nie mamy kaszkietu, to spróbuję założyć do tego tą czapkę. Nie, ta czapka tutaj nie pasuje, chyba jednak muszę sobie zamówić kaszkiet, chociaż ostatnio kupiłam mężowi, on tak średnio jest przekonany, ale mi się osobiście bardzo podobają. Spróbujmy w takim razie z kapeluszem. To jest kapelusz, który kupiłam w TK Maxxie. I oczywiście wtedy moja torebka od Louis. Myślę, że chyba też tak może być, słuchajcie. Typowo brytyjska stylizacja typu country. No i w tle konie, słuchajcie, no to po prostu będzie marzenie. I już ostatnia propozycja. To jest sweter zapinany. I powiem szczerze, że nie mam ochoty go zdejmować. Jest cudowny. Nie założyłam nic pod spód, więc nie mam podkoszulki i jest strasznie przyjemny dla ciała, więc nie mam ochoty go zdejmować. Nie kombinowałam tutaj ze stylizacjami. Pomyślałam sobie, że on będzie po prostu wyglądał najkorzystniej po prostu ze zwykłymi jeansami. Cudowny i naprawdę nawet do tego koloru, słuchajcie, się przekonuję. Jak myślicie, jest ok, czy raczej powinnam iść w beże? Bo od szarości odeszłam, odkąd zmieniłam włosy z powrotem na jaśniejsze. Bardzo dużo szarości, niebieskiego, wszelkiego rodzaju tak naprawdę chłodne odcienie, po chłodne odcienie sięgałam częściej, kiedy miałam ciemne włosy, bo miałam przez jakiś czas, chyba to było jak mieszkaliśmy w Gdańsku, miałam swoje naturalne, ciemne włosy, czyli takie o, jak tutaj mam przy nasadzie i takie dotąd miałam swoje naturalne włosy, zdrowiuteńkie, ale już właśnie paleta barw i kolorów się zmieniła. Przy takich jaśniejszych refleksach to sięgam właśnie częściej po ciepłe odcienie i w nich czuję się po prostu lepiej. Ale myślę, że tutaj Ten odcień szarości też jest bardzo fajny, także podoba mi się. No i te kieszenie, słuchajcie, świetnie, że są kieszenie. Dzień dobry, witajcie. Kolejny dzień i kolejna jesienna stylizacja. Dzisiaj postawiłam na brązowy golf i brązowe spodnie jeansowe. I włosy spięłam w kucyk, ponieważ nie miałam dzisiaj czasu, żeby się nimi zająć, a już wymagają umycia, wystylizowania. Natomiast dzisiaj wybieram się na ćwiczenia, na siłownię, więc stwierdziłam, że nie warto rano zajmować się włosami, po prostu zwiążę w kitkę i też powinno być ok. Zawsze to jest taki mój ratunek w te dni, kiedy myślę, że mogłabym już umyć, ale niekoniecznie. Więc plan jest teraz taki. Lecę do ogrodu po niewielką dynię odmiany Bambino, ponieważ ona jest naprawdę soczysta, mięciutka i fajnie się sprawdziła. Wezmę trochę ziemniaków, również naszych, natomiast muszę uważać, bo myślałam, że pozbieraliśmy w sumie zielone ziemniaki. Jak się okazało, że one po prostu były przechowywane w altanie i one nie były przykryte. A w momencie, kiedy one dostaną trochę słońca, to zaczynają zielenieć. Więc niełatwe zadanie, trzeba te wszystkie ziemniaki z wierzchu powywalać i wziąć te właściwe. Zamierzam przygotować dla dzieciaków placki ziemniaczano-dyniowe, ale myślę, że chyba nie będę im wspominała, że jest tam dynia, bo wiadomo jak to dzieci, zaraz coś będą wymyślały, że może nie do końca im pasują, a pamiętam, że ostatnim razem jak robiłam, też nie powiedziałam, że tam jest w środku dynia, zjadły ze smakiem. Także taki jest plan, ja tutaj już mniej więcej dzisiaj garderobę ogarnęłam, ale jeszcze trochę przydałoby się pracy. Cały czas systematycznie porządkuję poszczególne szafki i wynoszę te rzeczy typowo letnie i zamieniam je na te zimowe, także szaliki wczoraj już sobie tam wyciągnęłam, rękawiczki mam nadzieję, że nie będą tak szybko potrzebne, ale warto je mieć w zanadrzu. No i myślę, że naprawdę jest już całkiem spoko, także lecimy do ogrodu. Wow, cóż za piękna pogoda. Zero wiaterku. Tutaj moje małe dynie pozbierane, trzeba je tylko oczyścić i jeszcze gdzieś poukładać. I teraz jak ja chcę wyjąć tą dynię, o, może to weźmiemy. Kartuszek oczywiście u mnie obowiązkowo i najlepsze placki wychodzą z przepisu z Thermomixa, przynajmniej tak mi się sprawdzają. Naprawdę nie jest dużo z nimi roboty, trzeba po prostu tylko przygotować obrane ziemniaki i obraną dynię, dodać jajko, mąkę, sól. Thermomix zajmie się wszystkim, potem po prostu no, najgorsza część, czyli smażenie, ale generalnie naprawdę polecam, ale faktycznie jeśli macie Thermomix, to naprawdę polecam Wam, spróbujcie te placki, bo naprawdę są pyszne. Także ja tylko szybciutko muszę obrać te ziemniaki, bo za chwilkę dzieciaki wpadną. Oni i tak są po obiedzie w szkole, ale i tak zawsze jak wracają, to są głodni. Także musimy gotować jeszcze jeden obiad. Kochani, witajcie. Troszkę to inaczej wygląda niż sobie zaplanowałam, ale tak czasami bywam. Jeśli w tle widzicie, i myślę, że chyba widzicie moją czerwoną piżamę w tle, to tak już mnie wzięło, słuchajcie, na świąteczne piżamy. I w sumie nie planowałam tutaj właśnie teraz robić tego filmiku, ale pojawiają się komentarze i prośby, żebym pokazała Wam, jak wygląda mój makijaż, więc postaram się tak w skrócie Wam pokazać po prostu, co nakładam na twarz, w jaki sposób i jakich kosmetyków używam. Wiem, że niedawno w sumie robiłam coś takiego, ale skoro prosicie, to pokażę Wam tak pokrótce, szybciutko, żeby nie przedłużać, bo wiem, że potrafię się rozgadać. Ja wczoraj, słuchajcie, jak wróciłam, to nałożyłam sobie olejek na włosy, solidną warstwę skrzypu polnego, teraz również. W 80% wyschły same, teraz troszeczkę je podsuszyłam. W sumie nie wiem, po co to zrobiłam, bo przecież teraz będziemy nakładać make-up i mogły sobie wyschnąć same, ale dobrze. Także wczoraj w sumie skończyło się na tym, że zrobiłam placki tylko ziemniaczane. Tej dyni już nie zdążyłam, bo po prostu mieliśmy mało czasu, parę rzeczy do załatwienia na mieście i zostało się na plackach ziemniaczanych. Poszliśmy na siłownię, w sumie mieliśmy jeszcze parę rzeczy po drodze do załatwienia, poszliśmy na siłownię i jaki psikus, nie skorzystaliśmy z zajęć, z siłowni, ponieważ bawialnia dla dzieci, która myśleliśmy, że cały czas jest otwarta, ja tam chodziłam i jakby nie zauważyłam, że ona jest nieczynna dla dzieci, więc musimy po prostu chodzić osobno albo zorganizować coś dla dzieciaków, jeżeli chcemy na przykład pójść we dwójkę poćwiczyć. I twarz nałożyłam dzisiaj maskę oczyszczającą z glinki i nawet zrobiłam storkę na Instagram, ponieważ uważam, że to jest jedna z najlepszych masek do twarzy oczyszczających ever. Ja jestem jej fanką od przeszło 3 lat. Jest ona bardzo wydajna i na przestrzeni tych 3 lat, chyba nie wiem, 3 albo 4 opakowania, po prostu 4 opakowanie, jedna chyba na rok mi wystarcza, przy nawet regularnym stosowaniu. Także naprawdę maska oczyszczająca sprawia, że po prostu te pory są oczyszczone i tak pomiędzy tymi zabiegami na przykład wodorowego oczyszczania i tak dalej, no sprawdza się naprawdę świetnie. I ja cały czas na zmianę używam kosmetyków Medeinę wraz z Arbonne, pomieszałam sobie, wybrałam sobie niektóre produkty, które mi bardziej pasują, na przykład oczyszczam twarz codziennie żelem Medeinę, on naprawdę jest bardzo wydajny, jest z pompką, ja sobie go postawiłam pod prysznicem i wystarczy, że tylko zrobię jedną pompkę, jestem w stanie umyć całą twarz, szyję, dekolt i nawet czasami jeszcze plecy. Jedna pompka, także naprawdę bardzo wydajny, fajnie oczyszcza, nie pozostawia takiego wrażenia ściągniętej skóry, naprawdę bardzo lubię. I drugim moim hitem z Medeinę to jest ten tonik, on naprawdę jest świetny, także cały czas sobie się trzymam tej rutyny. Ale dobra, krem nawilżający nałożony z filtrem i tak dalej i teraz przejdziemy sobie do tego pierwszego kroku, jeśli chodzi o make-up i to jest w ogóle produkt drogi, słuchajcie, ja nie będę ukrywała, tak, to jest drogi produkt, ja go dostałam w prezencie od marki, pewnie bym nie wiedziała, że jest coś takiego genialnego, ale to jest Radiance Skin Tint SPF 30 i co to ma za zadanie? On rozświetla, on nie daje w sumie koloru, delikatny ma kolorek, ale go ewentualnie tylko wyrównuje, ale nic nie przykrywa. I ja dodaję naprawdę kropelkę tego, bo nie chcę też takiego mocnego efektu i nakładam sobie go na skórę twarzy, dzięki czemu ona po prostu wygląda na taką pełną blasku, takiego młodzieńczego wigoru. Nie wiem, czy dobrego słowa użyłam. I później biorę sobie podkład, ja używam oczywiście od Arbonne, bo no bardzo lubię te produkty. I słuchajcie, też nakładam kropelkę, bo te wszystkie produkty są bardzo wydajne i chyba nie ma nic gorszego, jak sobie nałożymy tego wszystkiego za dużo na twarz, bo potem po prostu efekt jest odwrotny. I nakładam kropelkę znowu tego i sobie mieszam, słuchajcie. Mieszam to sobie w ręku, nakładam troszkę tu i zobaczcie, że kolor w sumie mam dobrany idealnie, bo nawet się nie wyróżnia. I później sobie wszystko rozprowadzam przy pomocy pędzla. I tutaj już mamy taką podstawę, bardzo dobrze oczyszczona skóra, dobrze nawilżona i jeszcze ten rozświetlacz wraz z podkładem, który również jest nawilżający, to wówczas odzyskujemy taki efekt świeżej, młodzieńczej skóry, który ja bardzo lubię. I co jest dla mnie ważne, że skóra wygląda dalej jak skóra, a nie jakbyśmy miały tony tapety. To jest w ogóle najfajniejszy efekt. Korektor pod oczy, ja tutaj mam Banana Lowlighter, taka resztóweczka, będę musiała sobie jakiś korektor teraz znowu zakupić. Następnie sypki puder, który to wszystko będzie trzymał na miejscu, ale ponownie nie nakładam go na całą twarz, tylko tam, gdzie są te zmarszczki mimiczne, gdzie podkład może się gromadzić i gdzie może po prostu spłynąć, więc sobie pod oczy, czasami trochę na powiekę nałożę, bo korektor potrafi się tutaj rolować. Tutaj listki nosa były, delikatnie broda i w tym miejscu, bo nie lubię, jak się świecę. Słuchajcie, tyle wystarczy. I ten puder jest tak delikatnie mielony, że on wchodzi w te wszystkie pory, ale absolutnie nie zatyka, nie powoduje żadnych niedoskonałości, bo ja z tym tak naprawdę się zmagałam przez długi czas, odkąd odkryłam markę Arbonne, to po prostu wszystko się skończyło i dlatego zostałam jej wierna przez tyle lat i dlatego też między innymi zostałam konsultantką, bo po prostu zobaczyłam w końcu, że jakieś produkty działają od razu. I wtedy po prostu rozpoczęła się moja miłość do marki Arbonne. W każdym razie ten puder sobie wszedł w te rozszerzone pory, których u mnie naprawdę pełno, przez co sprawia iluzję gładkiej skóry, a nie tych rozszerzonych porów i naprawdę no, robi dobrą robotę. Następnie paleta Arbonne z bronzerem, bez drobinek, odcień Meteoryt, cudowny po prostu. Czoło i trochę szyja, żeby nie było odcięcia, ewentualnie po prostu sobie delikatnie rozprowadzam. I już chyba nic nie będziecie widzieć, ponieważ słońce tutaj zaczęło świecić. Przestawię Was może tutaj, ponieważ słońce dość intensywnie świeci. Chyba nic z tego, słuchajcie. W każdym razie skóra jest gotowa i to jest tak naprawdę najważniejsze. Czasami używam takiego setting spray. Jeżeli na przykład mam dużo nagrań albo jakieś zdjęcia, to wtedy utrwalam ten makijaż i po prostu nic się nie zmazuje. To jest niesamowite, tylko że... już mi się tutaj wylewa, już jest resztówka. I niestety tego nie użyję, muszę zamówić kolejny. Także skóra jest gotowa i teraz tylko delikatnie podkreślę sobie górną i dolną linię rzęs. I powiem Wam szczerze, że zaczynam się nad tym zastanawiać, czy nie udać się do pani Marty Czarkowskiej i nie pogadać z nią o makijażu permanentnym. Tylko nie ukrywam, że się strasznie boję robienia powiek, bo mnie brwi za każdym razem bolą. Jestem jakoś wyjątkowo wrażliwa na ból, chociaż myślałam kiedyś, że jestem odporna. To jednak się okazało, że wcale, że nie. I robię tylko delikatne kreski. I w sumie te kreski robię codziennie, bo w nich po prostu się czuję lepiej. Wiadomo, fajnie by było mieć zrobione rzęsy, ale szkoda mi czasu, słuchajcie. Brwi, Bobbi Brown, taki mikropensil jest po prostu cudowny. Jeśli gdzieś tam sobie brew chciałabym poprawić, to ten ołówek jest bardzo precyzyjny. Ma świetny kolor, uważam, że zarówno dla blondynek, jak i dla brunetek. Nie za ciemny, nie za jasny. Jaki ja mam kolor? Saddle. Postaram się Wam podlinkować, jeżeli mi się uda znaleźć. One chyba są w Douglasie dostępne. Także co tam znajdę, to Wam podlinkuję w opisie poniżej. Będziecie mogli sobie kliknąć i jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie zamówić. Tutaj z jednej strony jest ten mikropensil, a z drugiej strony jest szczoteczka. Natomiast ja mam tak bujne brwi, więc nie potrzebuję zbytnio ich rozczesywać tutaj z przodu. Czasami dodaję trochę różu, ale to rzadko, kiedy tylko mi się przypomni. No i na koniec tylko zalotka i tusz do rzęs. I tusz do rzęs chyba już dzisiaj otworzę nowy, chociaż przyszła mi przesyłka od Bobbi Brown. I chyba widziałam. Tusz do rzęs zamówiłam nowy, ale mam tutaj, przed chwilą odpakowałam, przyszła przesyłka od Bobbi Brown. Widziałam, że jest tutaj tusz do rzęs, więc możemy sobie go wypróbować. Maskara Smoky Eye, ale również otrzymałam tutaj kremowe cienie do powiek, których jeszcze nie używałam. Trwały efekt, 24-godzinny, nie obsypuje się, nie rozmazuje się, głęboki kolor. Łatwa, przyjemna aplikacja z kremową formułą. Można łączyć kolory, blendować je ze sobą. To wiecie co? Zaraz sobie otworzymy i spróbujemy. Pink Sparkle i Bark. Ciekawe, jaki kolor może mieć Bark. Także czekajcie, wypróbujemy to od razu. Kremowy cień do powiek. Ja nie... O! Zobaczcie, taki brązowy kolor. Ale ciemny. To być może, że mogę używać tego zamiast... O ja! Zobaczcie, delikatnie tylko pomalowałam. Wow! To tu będę miała trochę mocniejszy make-up, ale idealny brązowy kolor, słuchajcie. No i od razu faktycznie jest mocniejszy make-up, ale w fajny sposób się go aplikuje, jest taki kremowy, po prostu ślizga się po powiece. Ekstra. I idealny kolor, zobaczcie, tylko będę miała teraz mocniejszy makijaż. I tak sobie myślę, że można by było go ewentualnie rozprowadzić pędzelkiem teraz, ponieważ on dość jest gruby, a ja nie chcę mieć aż takiej grubej tutaj kreski. Ale fajne, słuchajcie, ja czegoś takiego chyba nie używałam. Nie wiem tylko, czy sobie zobaczycie, o widzicie, Pink Sparkle, czyli to jest taki błyszczący, no to na pewno nie na dzisiaj, więc dzisiaj go nie będę nakładała, ale bardzo ciekawy. Brąz idealnie trafiony w moje potrzeby, także bardzo się cieszę, tylko tutaj światło nam nie zagrało i to są te dwa cienie do powiek i mam tutaj jeszcze nową maskarę, Smokey Eye Mascara, no całkiem sympatycznie i nawet nie porobiłam śladów na powiece, co jest dużym sukcesem. Słuchajcie, faktycznie jest trwałe. Zaczęłam ścierać ręką i to nie schodzi, więc chyba będę musiała pójść do łazienki i płynem do demakijażu to zmyć. Faktycznie, słuchajcie, bardzo trwałe, więc jeżeli sobie zrobimy makijaż rano, kreseczki, to jakby mi potrafią schodzić w ciągu dnia, to myślę, że przy tym produkcie będą one dużo trwalsze. Jestem w szoku, ponieważ jest to forma kremu, a przeważnie krem to jest takiej konsystencji, wiecie, bardziej tłustszej, się rozmazuje i się bryluje, a tutaj nic. I jestem już gotowa, troszkę mocniejszy dzisiejszy make-up, ale no trudno. I słuchajcie, nie użyłam płynu do demakijażu, ale wzięłam mydło i szorowałam i słuchajcie, naprawdę bardzo trwały, więc z pewnością ten cień trzeba będzie zmywać przy pomocy płynu do demakijażu. No a tak nie powinien w ogóle się zmywać z powiek, także powiem szczerze, naprawdę duże zaskoczenie. Ja dzisiaj postanowiłam wskoczyć w swoją sukienkę, bo się nie mogłam po prostu doczekać. Do niej dobrałam czarny tym razem pasek, nie bez powodu, ponieważ mam tutaj czarne pudełko, które przyszło w końcu. Nawet torbę, słuchajcie, wysłali. No i to jest w końcu mój prezent urodzinowy, który wymieniłam. I ciekawa jestem, czy ktoś się z Was domyślał, na co zamieniłam tą torebkę. W ramach przypomnienia, kolor sac de jour, który zamówiłam na stronie internetowej Saint Laurent, on wyglądał inaczej. Na pozostałych stronach internetowych, jak sprawdzałam jakiś Farfetch czy gdzieś, wyglądał podobnie do tego, co otrzymałam, aczkolwiek miałam pewne podejrzenia, że faktycznie to był odcień coś tam z cappuccino i tak dalej. Generalnie nie wyglądał na taki kolor, który ja chciałam, więc stwierdziłam, skoro odcień jest bardzo zbliżony do torebki, którą już mam, to jest w ogóle totalnie bez sensu, więc odsyłam i ostatecznie zmieniłam w ogóle całkowicie, słuchajcie, torebkę, także już Wam pokazuję. I to jest moja nowa torebka, taram, to jest model Manhattan Nano, czyli jak sama nazwa wskazuje, nano malutki. Natomiast wbrew pozorom wcale nie jest taka malutka, to jest dokładnie taki rozmiar, który mi się najlepiej nosi, ponieważ wbrew pozorom jest dość pojemna, bez problemu mieścicie tutaj portfel, telefon, aparat i jakieś chusteczki i pierdółki, które muszę ze sobą zabrać, no i po prostu nie waży ona, kiedy ją sobie założę na ramię, bo potrzebuję mieć ten pasek na ramię w momencie, jak idę gdzieś z dziećmi, coś załatwię, wiecie, spieszymy się gdzieś na szybkiego, musimy podejść, to ten pasek się naprawdę przydaje i przez to, że jest to niewielka torebka, też nie naładujemy tam dużo i ona nie będzie zbyt dużo ważyła. Natomiast myślę, że śmiało tutaj bez tego paska ona w ten sposób się pięknie prezentuje i nawet może posłużyć jako torebka wieczorowa, więc generalnie zależało mi na tym, żeby torebka była bardzo uniwersalna, żeby był taki fason klasyczny, żeby to nie była jakaś torebka typowo trendy, która teraz jest modna, a za x lat nie będzie modna. W sumie miałam wziąć tą torebkę w odcieniu Brick, czyli takiego intensywnego brązu, ale jakoś tak ostatecznie, słuchajcie, coś mnie pokusiło, żeby wziąć czarną, a w sumie planowałam wziąć czarną sac de jour, jakoś tak wyszło i w sumie jestem bardzo zadowolona, bo torebka jest śliczna. No i chciałam Wam pokazać, na co wymieniłam, także z pewnością będzie pasowała do większości stylizacji. Poza tym wiecie, jak to jest z czarną torebką, Ona pasuje praktycznie do wszystkiego i nawet, tak jak pokazywałam chyba w ostatnim oczywiście, czerni z brązem. Uważam, że wygląda pięknie, elegancko, chociaż kiedyś pamiętam, że uczyli mnie, że nie powinno się tych kolorów ze sobą łączyć. To ja osobiście bardzo lubię tak robić. To tyle w dzisiejszym vlogu. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Pamiętajcie o linkach, które znajdziecie w opisie filmu poniżej. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało do mnie piszcie. I jeszcze bardzo istotna sprawa. Zapomniałam, a planowałam Wam przez cały odcinek tutaj podziękować za Waszą obecność, za Wasze wspaniałe komentarze. To jest tak, że ja planuję usiąść i podpisywać na te wszystkie komentarze, które na przykład wydaje mi się, że powinnam poświęcić więcej czasu, aniżeli tylko zaznaczyć serduszkiem, że przeczytałam. I czasami po prostu mi ucieka i zapominam, na jaki komentarz miałam odpisać, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja wszystkie komentarze czytam, doceniam. Dziękuję Wam serdecznie za wsparcie, za to, że jesteście. I cieszę się bardzo, że takie moje krótkie filmiki, no dobra, może nie krótkie, czasami są dłuższe, potrafią sprawić Wam radość, oderwanie od życia codziennego i że możecie znaleźć tutaj również polecajki, które Wam się sprawdzają. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną w tym vlogu i oczywiście zapraszam na kolejny, który już będzie niebawem w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa!